Co tu jest? Czarownica. Dużo Chuj, idziemy pozytywnych do niej. efektów. Zajebiście. Kocham Kamowy cię, punkt siły. Kurwa, skąd masz 9 siły nagle? Miałeś kurwa 6. He. Magia. Hitler. Magic. Co tam ciekawego? O, Krzyż, ale farciarz, nie wierzę. No, spoko, no, tylko że no. W momencie mi się to nie przyda w ogóle. Farciarz, jakich mało. Ale mam pół. Ja cię kręcę, jaki farciarz, nie wierzę. Ło, kurwa, jaki farciarz, nie wierzę. Ale fart. Bladzi teraz ty. Dobra, najpotężniejszy gracz, Bladeusz. Wyciszony jesteś, jakby co. A, wyciszony jestem, a cały czas gadałem, jaki jesteś farciarz. Dobra, teraz ten, wioska. Co to ma, jesteś zły? Mistyk. Mistyk, no mistyk, kurwa. No jasne, mistyk. Idziemy do mistyka. Go ignore to dokładnie. Dawaj mistyk, kurde, debilu, dawaj mi fajne rzeczy. No. Dwa. Ignore. Zajebiście. Co? Napluł ci prosto w twarz. Napluł mi w twarz. Spoko, cała gra mi już napluła w twarz, więc... Spokojnie, następnym razem będzie lepiej. No o, wiem, no. Czarnika. Muszę totalizm iść. No, nie wiem, chcę totalizm odnowić. Jeden punkt życia. Da się zrobić. Musisz komuś najebać. Jest szansa. Jak jesteś tej styl gry, trzeba się dostać tutaj, do korony władzy, co nie? Chodzi się po zewnętrznych pierścieniach, chyba że przejdziesz na ten pierścień, możesz na przykład przejść tutaj strażnikiem. Ale farciarz z tym smokiem, ja dobra, cię kręcę. Wy to macie dobre karty, wam wypadają. Tak, tylko że kostką problem rzucać. Co nie? Można przykład przejść na środkową. Planszę tutaj tym strażnikiem, można przepłynąć tratwą, bo to jest rzeka. Siłamek. No i żeby wejść na tą środkową krainę, to trzeba tutaj przejść przez tą bramę, a żeby przejść przez tą bramę, to coś trzeba wykonać, tu jest napisane. Ale no wydaje i mi się, trzeba dojść do tutaj po prostu, a ja jestem tu, jestem co? Póki co chyba najsłabszym graczem, tak mi się wydaje. Co nam powiedziałeś, Junior? No jasne, ignoret. Co powiedziałeś, Junior, jeszcze raz, bo rozmawiałem? Że co jakiś czas możemy sobie taką partyjkę Ja bardzo chętnie, co nie? Ja bym już zagrał kolejną partyjkę, bo nie jestem nasycony, co nie? Bo kto hostuje? Bo widzę, że jest postacie ja z gór, hostuję. Jest postacie z ziemi, postacie ze żniwiarza, ja hostuję, a ale nie ma. Ja hostuję, ale to od Gorniego wziąłem. Po prostu Gorni wziął postacie ze wszystkich dodatków, ale gramy tylko na podstawce. No właśnie, bo dodatków nie ma, bo widzę, że są postacie tak. Są z gór, no tak. Z ziemi i ze żniwiarza. A ty wziąłeś wszystkie dodatki Gorns? Ja mam prawie wszystkie. No ja to Gorni! Wszystkie postacie, które są od niego. No, trzeba nie no. No, można kupić, to kupuję. No bo gramy na wszystkich dodatkach, Tomek, no ale wiesz, no nie na mapie jeszcze, mapy nie dodawaliśmy w sensie, bo żeby było, wiesz, trzeba na początku się rozgrzać trochę przed dodaniem mapy. Patrzcie, robi to Gorni, robi finał wielki. No poczekaj, jeszcze może się wszystko zmienić. Tak, jasne, ja jeszcze zrobię comeback wielki. Jeszcze może go tepnąć gdzieś, spokojnie. No ja idę comeback robić, idę się zamienić ten, w ropuchę, zbadaj obszar. To zbadam, no czemu nie? Dawaj Gorni ten. O, zajebiście, idę na finał, co nie? Ja tam wchodzę. Dawaj Gorni, masz ten, dawaj wszystkie narożniki, masz te alternatywne zakończenie Robinsonada? Co? Jest alternatywne zakończenie Robinsona, która wymaga, żebyś zwiedził trzy narożniki, zanim pójdziesz na środek. Go do jaskini stary. Nie, to jest alternatywne zakończenie Czarna Dziura. Na czym polega? Wchodzisz na koronę, umierasz. Dawaj do jaskini. Ale to jest taka losowa. No tak. To jest najlepsze zakończenie ever. A, wow. Mało go, więc bukłak wziąć. Myślałem, że nie zauważysz, że nie masz bukłaka. Właśnie, miałem świętego Graala. Które też dawał mi efekt bukłaka, ale go wyrzuciłem. No, trzeba było go nie wyrzucać. Bloody, ta gra jest płatna. Nie go, bo się się zły. Ile kosztuje? No nie wiem, na Steamie sobie zbrać, bo to jest gra kupiona na Steamie, byczku. No. Cmentarz. Znowu na cmentarzu jest zjawa. No, w końcu to cmentarz, nie? Dobra, jeszcze Kiślu może z wami wygrać. Kiślu, weź iść goń, bo oni już idą na finał, a ty jeszcze gdzieś tutaj przychodzisz. No, iść ich tam goń, bo... To, że ja jestem w dupiu, to ty wiesz, ty iść tam wiesz. Co instruktor robi, co tam jest na tym polu? Na czym? Instruktor. Jak masz 3 monety, to może ci nauczyć jakiegoś gówna. No to niestety.
Nauczyciel lepszej walki mieczem. Uzdrowiciel. No proszę, patrz jaki ten. Może się uzdrowić. Ej, w ogóle, jeżeli ktoś już jest na koronie i na przykład przegra i zostanie mu zabrany talizman, to wtedy co? Znaczy na koronie, jak dwie osoby są na koronie, to się po prostu rzuca, znaczy walczy się między sobą. Mhm. No to, ale ty tylko zdrowie. Ja nie wiem, czy możesz, czy utrata talizman na samej koronie coś nie, coś się staje. Chyba nie właśnie, no. Ile wyrzuciłem? Chyba git. 7 wyrzuciłeś. No, zostajesz, kurwa. Niedobrze. Dobra, teraz leci mistrz. 4! Ja teraz kurwa! Poczekaj, to może wziąć tylko zły pewnie, co nie? Jak z tego może wziąć, grala tylko dobry może wziąć. Pokaż. Dobra, nie może wziąć. Aaa! Jesteś dobry. Kurwa, no ja tego nie wezmę? To patrzcie na to. Poczekaj, a ile mogę mieć rzeczy w ekwipunku? 4. A ile 4 mam? Chyba, że ma muła. A masz muła? Czy nie mam muła? Mam muła. Możesz mieć 8. Dobra. Biorę. Zbadaj. No biorę. Będziesz mógł mieć w końcu jedno zaklęcie. No, nareszcie. Ale masz ten, że nie możesz, masz ten amulet. No to co? Nie, już sobie dam spokój z tymi potężnymi zaklęciami może moimi. Już zostanę może przy oj, tym co mam. Teleport czy świątynia? Chowam. Ja muszę kogoś napierdolić, ja bym chyba wyszedł, żeby napierdolić Blawiemu. Czemu chcesz mi napierdolić? Bo mam takie zadanie czarownika. Weź, zostaw mnie w spokoju. Musi komuś najebać inaczej weź. Nie dostanie talizmanu. Ja cię kręcę, daj mi spokój, Tomek. Wychodzę tutaj. O nie, Tomek idzie mi wpierdolić, no. Co? Uciekaj, Vladi. O, jeszcze anioł. O. Ja cię kręcę, nie wierzę. Ja anioł mu najebał. Niestety, Tomek, jeszcze tracisz życie. Ha, jeszcze ci ja ci wpierdolę i się skończy twój żywot. Byłby dosyć zabawny w sumie. I będę miał teraz totalne RNG i granie w kości i ale, ten, przecież ty Gorn jesteś mistrzem kościów, więc ty to tam nie myślę, sądzę. Że zrengirujesz to tak wiesz, raz, dwa. Kurde, jestem dwa pola za tobą, ja pierdolę. No dobrze. Uciekaj na górę! Ale zobaczymy co zrobi Kiślu. O, będzie walka. O, chce mi wpierdolić no. Jeszcze chyba na końcu. Tak myślałem. Czyli tak chcesz się bawić, tak? No trzeba skończyć tę fuszerę. No, trzeba skończyć tę fuszerę. Walka. O bogowie, walka! Dobra, skoro tak się chcesz zabawić, niechaj tak będzie. Oho, on chce się z nim zabawić. No. O bogowie, walka. O bogowie, walka. Dobra, niech tak będzie. Mów, będzie cię kopał po kostce. Dobra, no trudno. Jak to i się teraz mówi? Kiślu jeden. Nie, nie jest tak źle, ale spokojnie, a pewnie będzie jeden. Nie, 4. Jeszcze z nim wygrywa. Wygrałeś. Ale on przerzut robi. Nie, jest, wygrałem! Ale fart. To się chyba zdarza raz na milion lat, dobra. Coś mogę mu podjebać teraz, tylko co? Hełm, który masz, sztukę złota lub zabrać tam? HP. Dobra, dawaj, dawaj mi pieniądze. A, tam ma 5 HP, po co mam mieć złotówkę kierowniku. No. Bladeuszu, okazałeś się potężniejszy niż się zdawało. A widzisz, a teraz mam i twoje pieniądze. Potężny przeciwnik Bladeusz. Mogę je przepierdolić na co mam ochotę. Lecisz, Gorns, co tam musisz zrobić teraz? O co to chodziło? Wyrzucić większy wynik niż śmierć. Dobra, wyrzuciłeś 7. A śmierć ile wyrzuci? Kurde, przekonajmy się. Nie. 6 wyrzuciłeś śmierć. O i 6, i teraz ile śmierć. A. Nie no, śmierć 11, cholipka, no to nie wyszło ci. I co się stanie, jak przegrasz ze śmiercią? Traci jedno życie, dopóki tego nie wygra. No kiedyś przeżyjesz, kiedyś więcej, ten, no Gorni, no wygrasz kiedyś ze dlatego śmiercią. Dlatego diabły może. Są łatwiejsze w sumie do przejścia. Dobra, spierdalam stąd, zanim Tomek się rozjuszy i zauważy, że tu jestem. Do fontanny! I teleportacja na drugi koniec mapy. Jestem na drugim końcu z mapy, tak właśnie. Nie, to jest na drugim końcu. Dobra, akrakadabra, 5, otrzymujesz punkt życia, no i kozak. Znaczy kozak, w sumie pochuj mi to, ale otrzymuję. Będziesz dłużej umierał. No. Na zjawę! Ja jestem zły, czyli tutaj tracę pewność na to życie. No, to muszę na zjawę. Ale o w sumie, bogowie, jeśli walka! Dobry, nie tracisz życia na cmentarzu, no. Więc to może to działa też w drugą stronę. Że jak staniesz się zły, to nie tracisz nie. W kapliczce. A, chyba skopię i dupsko. Nie, nie skopię. O. To ja pier... Jeszcze się przewrócisz na koniec. No, niestety Tomek, zjawa jest zbyt potężna.
I od nowa będzie grana. Po co ty rzucasz ponownie, bez sensu? Myślę, że zaraz będzie nowa postać brana. Ja mam 2 HP i teraz sobie 1 HP, tak to myślałem, jakby ja teraz mam 1 HP. A, masz rację, to ja teraz... Wystarczy, że Kiślu wejdzie to na teraz... zaraz, zaraz. Ej, to ja ci zaraz się każę, że ja to Tomkowi skopię dupsko, bo w sumie jest duża szansa, żebym go ograł. Kiślu, dawaj Tomka, weź mu wpierdol. Na co mam wejść 2 razy? Tomkowi wpierdol, Kiślu, dawaj, no. Trzeba zakończyć jego marny żywot. Czemu mam tutaj losować kartę przygody? No bo na drzwiach losujesz kartę. Musisz mieć wystarczająco ruchu, żeby ruszyć się na równiny się grozy, czyli za drzwi. A, rozumiem. Jeśli nie masz wystarczającego ruchu, żeby ruszyć się za drzwi, to po prostu stajesz przed drzwiami i losujesz normalnie kartę. A ile musi mieć, żeby przejść przez drzwi? Tomek? O ile to nie musi. Tomek? Jeden dodatkowy ruch, plus tam jakieś tam wyzwanie, no nie? W następnej turze dopiero przejdę. Kuma. Mhm. Dobra, Kiślu, dawaj Tomka. Czas zniszczyć jego rządzę. Teraz... A co, ty się teleportujesz? Nie wiem, co on robi. To jest zniszczenie, używa niszczy jakąś kartę. Czekajcie. To się nazywa zniszczenie Tomka. Karta w pierdolu, tak zwana. Nie możesz coś zniszczyć. Używać. Jak to anulować? Już nie możesz, anulować. Nie, musisz teraz użyć karty w pierdolu. No, użyj karty coś w pierdolu! Jak tego... Nie wiem. Akurat nieznajomego nie używaj, może go zabrać. Dobra, nieważne. Jako pirat możesz nieznajomych zabierać ze sobą, nie? I sprzedawać. I sprzedawać za pieniądze. Dzielisz. No. No właśnie, nie sobą... wiedziałeś? Genialne. Może za sobą przecież tego pustelnika. W ogóle on ma... Czemu on ma postaw żagle? Co to daje mu postaw żagle? Postaw żagle to jest coś takiego, że jak ma 6, to może przepłynąć na drugi... Widziałeś, że mogłeś już przepłynąć, co nie? Mogłeś, ja no jak masz 6, to ja pierdzielę, no ten Kiślu mi nie odpuści, będę co nie? Będę ci męczył bułę, muszę odzyskać... Aż zginie. No ja i tak jestem w dupiu już, co nie? Ja cię kręcę, no skoro... Musimy wiesz, albo ty, albo ja, no nie? Oboje jesteśmy przegrani póki co. No właśnie, to pomęczyłbyś się. 9 do 7. To mogę użyć jakiegoś dziada, o co chodzi? Nie wiem. Nie wiem, użyję go, może to coś mi da. No pustelnika używasz, on ci dodaje ten, właśnie dlatego... O! Czemu on do domu aż 3? Bo na no bo, może ci zjeść. Dobra, no to jestem w dupie. Ja pierdzielę. Tylko, że on to robi jednorazowo chyba tylko i potem on przepada. Dobra. Przepadł właśnie. 6. Ojojoj. I wpuścił mi w pierdol. Żeby jeszcze mi na końcu jeszcze dojebać co najsłabszego gracza. Jeszcze dojebać na końcu. Masz dużo życia. Dobra, zabierz mi wszystko zresztą. Zabierz mi wszystko. Okej, bo tu miałeś taki pas fajny. Gdzie on jest? Tomek mi zabrał. Nie, on już nie ma pasa. Ja zabierz mi talizman i jak rzucisz 6 w następnej turze, to przejdziesz od razu na ten. Easy win. Talizman jest najbardziej taktyczny, bo masz szansę wygrać jeszcze wtedy. No, dobra. Masz 12 siły, więc to nie jest głupia myśl. No, zniszcz mi ostatniego przyjaciela jeszcze. W ogóle co za chujowa postać, że może mi przyjaciół niszczyć, no ja pierdolę. Tylko jeżeli chyba ich użyjesz w walce, wiesz? Nie, tak. A nie, może? Jeśli użyjesz w walce, to... Tak? Wtedy. Ja pierdolę, to nie wiedziałem, to bym nie używał. To o, zjebałem. Dobry. Ładnie, 10. To zjebałem sobie. No i wygrał. Łatwo. A, faktycznie. Dobra, to zjebałem z tym użyciem w walce. No, to nie wiedziałem. No trudno. O, dostałem 100 punktów wyzwań. Masz za dużo itemów. Musisz wyrzucić itemy. Butelkę możesz wywalić, bo masz grala. I 4 itemy ci zostają. A co, ja muszę wywalić, tak? Tak, no, masz 5 itemów, a tylko 4 możesz mieć. Bo masz grala, więc niepotrzebna jest. I tak właśnie skończyłem bez przyjaciół, bez niczego. Mając 6 ataku. I walczy z dzikiem. Tak się kończy los Bladeusza. Wyrzuć jeden. Nie, jeszcze mu się życzysz, no. Automatyczne zabójstwo weź. No, wow, pokonałem dzika. O, wow. No. Bladeuszu, nie bądź taki zrezygnowany. No jak mam nie być zrezygnowany? No gra mnie w dupę zrobiła, a plus jeszcze wszyscy... Jeszcze możesz Tomka ujebać. No, plus moi koledzy również nie za bardzo mnie wspierają, więc no... Ciężko tutaj cokolwiek zrobić. O kurde, mogę sobie dodatkowe do życia. Idę tam możesz. Do niego. Nie, nie idź tam. To jest zły pomysł. No niestety, byczki, co dużo gadać, teraz no tak, ja wybieram, czy to była siły, czy ten, strasznie mi nie mniej, podeszła ta gra, to wtedy nie w sensie, tak?
Tak. Wiecie, raz, że kilka błędów taktycznych zrobiłem, straciłem moich pomocników. Musi być mniej niż twoja siła czy moc. To jest raz, a dwa, że strasznie miałem słabe RNG, w sensie no, jakieś gówno mi wypadało. Wstawałem na jakimś gównie, dostawałem jakieś gówniane karty. No to przechodzisz. Przez chwilę nawet było ok, bo miałem ten pas, jeszcze miałem tych dwóch przyjaciół, 9 siły, trochę słabo z mocą, ale siły miałem jak spoko. Jak tam? Ale teraz, jak straciłem dwóch przyjaciół, bo nie ogarnąłem, że oni w walce mogą mi stracić się. No idziemy wpierdolić. No to wyszło jak wyszło. No wyszło jak wyszło, ja nie? Ja się idę także. Żeby cię wyteleportowało stamtąd. No niestety, nie, no co nie? Tego, że strasznie mi to irytuje, bo kurde, jakkolwiek żeby szło, żeby było tak, wiecie, wyrównanie. No i ja nie idzie właśnie, nie idzie. Ale dobra, zobaczymy, czy Junior albo Gorni wygrają. Oj, stary, masz szans. Jeszcze przegrał. Ojoj. O, Anaki, fuj. Zawet, pirat, zawet jako. O, i darmowy talizman. Jak macie jakieś te, jak macie jakieś zaklęcia, to trzeba Gorniego ujebać troszkę. Wiesz, że mogłeś źle zrobiłem! Mogłeś mu zabrać HP i się teleportować do środka. Wiem, właśnie teraz to ogarnąłem, bo jakbym zarał mu chatę, bym się tepnął do jaskini. A czemu, no właśnie, mogłeś tak zrobić, Tomek, no. Czemu tak nie zrobiłeś? Dawaj do wilkołaków. W ogóle tego nie przemyślałeś, Tomek. I co to musisz zrobić? Jakie to jest wyzwanie? Rzucam, ile siły będzie miał wilkołak. Ma, no i ma 8, no to pokonasz go na chwilku, byczku, bożeś ty. Jeszcze z twoimi zajebistymi, z tymi gałgaństwami, to on się zesra niż ciebie pokona, Gorni. No, przecież ten wilkołak to jest lamus, błagam cię. No, na chwilku go pokonałeś, taki wilkołak. O włos, no błagam cię, Gorni, on nawet cię nie zadrapał. Ostatnia tura i wchodzi. Ostatnia tura, jeszcze zrobię comeback, co nie? Już czuję comeback. Jeszcze będziesz miał. Dobra, na końcu trzeba jeszcze wpierdolić komuś. Tylko komu? No to i tak przynajmniej 6 tur zanim. Dobra, zanim to robimy co? Muszę Tomka, kogoś. Tomka. Dobra, Tomek. Czas na wpierdol. No, okay. Lecimy z tobą. Użyję mojej potężnej. Ale jeżeli mu teraz wygra i zabierze życie, to go teleportuję do jaskini. No to teleportuję go do jaskini, chcę mu pomóc właśnie. Tak jestem. Tak na mnie mówią. Masz, Tomek. Lekkie uderzenie, żebyś mógł ze mną wygrać. Ach, no i remis jest. Ja wygrywam? Dlaczego? Nie, no remis jest. Jest remis przecież. Nie, czekaj, przerzuć. No i ty wygrywasz. Widzisz, wszystko dla ciebie, Tomek, zrobię. Ja to jednak kochany jestem, co nie? Zabierz mi ostatnie rzeczy, co nie? Masz, muszę życie mu zabrać. To zabierz mi życie. Jeszcze hełm wyrzuci, szóstkę. Jeszcze masz hełm, szansę. A, no tak. Nie za bardzo. Dodam sobie plus jeden, ale nic to nie da. Dobra, idź Tomek, walcz o zwycięstwo. Ja to jednak widzisz, jak jestem dobry gracz? Ja trzymaj, mam dwa talizmany. Jeden został przed wejściem, Tomek. To ja tam pójdę i zaraz wam skopię dupsko. Dobra, ej, Kisiu, dawaj, idziemy tam do środka, koniec z ten. Idziemy. No, lecimy tam z nimi, co nie? Nie no, sztama i teraz lecę do środka. Mam 6 siły, ja wam skopię tam dupsko w środku. Oni teraz dodadzą swoją siłę i będę zaraz. Będziemy współpracować po prostu. O, zaklęcia poszły się jebać. Dobrze, bo w sumie wezmę sonowe. Tylko ty chyba miałeś zaklęcie zresztą. I to wezmę nowe. A co tu, a bo ty idziesz drogą magii? 10, 0 jest. Nie, no. Zostaje w kopalni. A co ty musisz zrobić w tej kopalni? Rzucasz 3 kośćmi i od wyniku odejmujesz swoją moc. A, kumam. I zależnie od tego, ile wylosowałeś, to masz tam różne te... Może ci na przykład do gospody tepnąć, może ci tepnąć o jedno pole w tył, o dwa pola w tył. Kumam. A jak masz 0, to zostajesz w kopalni, możesz iść dalej. Dobra. Sprzedaję przyjaciela za złoto? Właściwie się zastanawiałem, czy jebać kumpla. Nie, no ten przewodnik jest useless. Upiłeś się i wdajesz się w bójkę. No, zdarza się też. No i to z osiłkiem. Kiślu lubi tak, wiesz, po no, Kiślu, idź kurde na środek już. No, Tomek ci talizman wyrzuci wejściowy. No. Ale w sobie nawet nie miał szansy zremisować, nie?
O kurde, Gorni to robi. Co teraz jest tutaj? No i teraz następnie to, że wchodzi na kolejny. A już po prostu, to już koniec, on wchodzi już. Tutaj nie ma, za żadnego wyzwania na takim i tym, teraz więc. Będę, jak wejdę na koronę, rzucam kostką 3, 4, 1, 4, 5, 6, zabieram wam wszystkie. Dobra, wiecie co jeszcze nie zrobiłem? Nie zamieniłem się jeszcze ropuchy w tej rundzie, a nie dzisiaj. Otrzymujesz 7 punkt siły, ja cię kręcę, ale potężnie się stałem. W końcu się teraz no, atakuje. Comeback robię, jeszcze ci dogoni Gorni. O, i 6 i wejście od razu, no, proszę. No i masz wejście. Wchodzisz. No wchodź do mnie. Talizmanu jeszcze nie wyrzuciłeś. Czy możesz tam wyrzucić na polu? Mógł wyrzucić talizman. No że siły, chociaż wiesz, 7 to tak ma małą szansę. Uhu, łatwo. Dobrze. Dobra, to wyrzuć tam. O, wszedł tam. Ja cię kręcę, ale fajnie. Talizman mógł wyrzucić. Mógł wyrzucić talizman. Czemu nie wyrzuciłeś talizmana, Tomek? A, zapowiem, to nie ma. A krzyczeliśmy ci, wyrzuć talizman. Czy w następnej turze będziemy? Kurwa, aż 5? Co 5 to jest? A, czy będzie modelkami walczyć, czy tam jakoś tak? Nie. Ile HP traci? Ile ten? Może ale odrzucić. Może odrzucić przyjaciół, okej. Możesz przyjaciół odrzucić przecież. Biedny poltergeist. No, biedny poltergeist, co nie? Odrzuć tego poltergeista. No, to pechowo trafiłeś, bo to musisz 3 punkty życia tracić, tak? Czy ile? 5, ale może odrzucić 3 punkty życia. To, żeby zmniejszyć to o 1, tak? Znaczy, ale to za każdego, a czemu nie mogę kilku odrzucić? Chciałem zaznaczyć kilku. Masz kilku, masz zaznaczonego. Masz kilku zaznaczonych. Księżniczkę i poltergeista masz. No, księżniczkę. Ale jeszcze jednego chcę zaznaczyć. Nie, możesz tylko 3, bo 3 punkty życia tracisz. Nie, no. Możesz, musisz kogoś odznaczyć, żeby odrzucić inną postać. 3 osoby max możesz wyrzucić, no. O, chyba tak. Tak, tylko 3 mogę? No, bo 3 życia tracisz. A nie wyrzuciłem piątki? No, czyli 3 punkty 5, życia. Ale właśnie... No 5 od 6 to 3 punkty życia. A, masz na dole, no. Na dole, że od 5 do 6 tracisz 3 punkty życia. 3 punkty życia. A, no tak, dobra. Ty pijany jesteś. Teraz Tomek może sobie wskrzesić przyjaciół. Patrzcie ty na mogę? To. Ile... Powinieneś móc. Właśnie powinienem móc, ale ja właśnie nie mam tej opcji, ja nie wiem gdzie to jest. Może nie wiesz gdzie to jest po prostu, wskrzeszenie z tych przyjaciół. Dobra, Kiślu, lecimy na finał, idź tam ten, leć na finał Kiślu, zniszczymy ich. Do ciebie czy? Nie, tam do nich leć. Jak? Nie ma szans przecież. Do środka, przez most i przez wrota. Nie, no dobra, nie ma szans, no bo nie ma tej talizmana, Tomek nie wyrzucił mu nawet. A jak ale to jeszcze może wyrzucić, talizman jest potrzebny tam, gdzie Gorni stoi, a nie na wrotach. A, Tomek, wejść? To wyrzuć, a, bo Tomek, ty wyrzuć talizman, gdzie ty stoisz, Tomek. Dobra, wyrzucę, no czekaj. Ale ja mogę teraz taką sobie przejść jakoś? Nie. Nie, musisz 6 wyrzucić, żeby przepłynąć. Teraz nie możesz. Teraz dobra, musisz tylko tam... Idę cię. Nie no, to idź do czarownicy, niech ten, no dobra. Bustuj się u czarownicy. W sumie ta, bez kitu. Zaimponuj i sprzedaj na targu. Każdy chciałby taką czarownicę kupić. Bez kit. To by nie chciał. Oho. Oho. Oj, ten wchodzi. No i teraz rzucam kostką. I co się teraz dzieje, jak rzucasz kostką? 1, 2, 3, nic się nie dzieje, 4, 5, 6, każdy traci punkt życia. A Gorni jest dobry w energii, więc nie mam szans trochę. A i nie możecie już odnawiać punktów życia. Ale można go blokować zaklęciami, także... Jak ktoś ma zaklęcia na blokowanie mózgu czy coś... Jakbym miał, to bym rzucił, bo ale nie mam. A jak tam wejdzie, jak Junior tam wejdzie, to będzie walka, czy jak? Tak, będzie walka się... i dopóki on mnie nie pokona, to nie będzie mógł rzucić zaklęcia, nie? Dobra, to jeszcze mamy szansę go dokonać, bo oni będą walczyć bardzo długo prawdopodobnie. Nie będą, bo ja tam dojdę z jednym życiem prawdopodobnie. 66 groszy. Grubo, dziękuję ci za 6,66, piąteczka. Dzisiaj raczej Nexta i tak nawet nie będzie, ale dziękuję ci za 6 zł. Dobra, muszę się zastanowić, ale nie mogę teleportacji używać, no pójść na co jest, co to jest za karta? Na targowisko.
Nie, 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 ja idę tutaj. Na trotkę cię stać. Ale możesz odrzucić stać. Kurwa, nie tu! Ja pierdolę, nie, debil! Zobaczę, ale nie mogę te. Kupuj trotkę i płyniesz. Kurde, no miast. A przecież ja nie mogę tego wziąć, bo nie ma miejsca w ekwipunku. A, no tak. No nie, to nie kupuję w takim razie. Ale ja chciałem tu pójść. Ach, zjebałem. No trudno. Sprawdź, czy możesz wyrzucić zaklęcie w sumie. Sprawdź, czy możesz talizman tam jak wyrzucić. Okej. Talizman może, lecz może zaklęcia się pozbyć. To tak, wiesz, zaklęcia się nie pozbędzie, dopóki go nie rzuci. Jeden wyrzuć, nie dwa. Nie wiesz, że dwa wyrzucił. Jak dwa odrzuciłem? Jak go chciałem odrzucić? No nie wiem. Zaznaczyłeś. Nie zaznaczyłem dwóch, nie jest to możliwe, że zaznaczyłem zaznaczyłeś dwóch. Zaznaczyłeś dwa. Zaznaczyłeś dwa, wszystko się nagrało. Nie. Tomek, coś ty zrobił, nie miałeś dwóch zaznaczać. Ale zaklęcia nie mogę rzucić. Co mówisz? Zaklęcia nie mogę rzucić. No to teraz musisz... To co teraz zrobisz? On musi teraz się cofnąć tutaj, musi wyjść i wejść, albo coś zrobić takiego, żeby ten talizman... A może wyjść i wejść? Tak. Może. Tomek, jak tyś to zrobił? Miałeś jedno wyrzucić, a nie dwa. Ja to wiele wydaje, jak to zrobiłem. On dla kiedyś mi siebie wyrzucił talizman. Kurwa, ale przegram. Jesteś zły. No, zajebiście. Jedyna dobra postać, która mogłaby to zrobić, to jestem ja, a mnie już nie ma tutaj. Nie no, Junior idzie na solówę z tym będzie, ale jeszcze musi z otchłanią wygrać. Jeden tylko. Nie. To łatwo. Automatyczne zwycięstwo. Rozegrał to. On ma jeszcze objawienie, co nie? No nie. No i teraz Kisiel widzi wszystko. Macie przegwizdane. Kisiel panuje comeback. Tak jest, już wiem, co będzie się działo. Wszyscy zginiemy. No. O, to na pewno. Chujowo ten topór leży na dole, kurwa. Nie po tej stronie, co trzeba. O, bogowie, walka! Każdy poszukiwacz w tej krainie traci jedną turę. No cóż, jak to się mówi, zbywaj tak, no. No dawaj, Gorni, rzucaj. Dobra, Gorni, błagam cię, zabij nas wszystkich już. No bo już nudno. Zabij już nas. 4, 5, 6, dawaj to. No to stał najlepszą postać, no co poradzisz, no. Nie. Przykro mi, jeszcze trochę będziemy się męczyć w tej krainie. Dobrze, jeden ruch więcej dla mnie. Ale stracę turę, więc nie ma tego złego. Znaczy, słuchajcie, ja mam szansę z nim wygrać, bo mam tyle samo siły, co on, ale a mam więcej mocy, więc... Najpierw musisz mnie pokonać. Ale mówię, że mam tyle samo siły, co ty, ja mam więcej mocy, więc ta moc mnie nie zaatakujesz. To ja musisz tak. Tak, ale żeby usłużyć ścian, ja wiem, że to ze trzemi to, ja po prostu teleportuję się tu, w następnej turze dopiero wejdę w bramę. Ale teleportuję się tu. Wiesz, że wystarczy bardzo daleko. Kostką. Nie mogłeś rzucić kostką? On chciał ale się zaklęcia pozbyć. Ale chciałem się zaklęcia pozbyć. A. Żeby móc się blokować albo coś. Albo żeby móc się wyleczyć. Dawam juniora. Dawam juniora, proszę cię. Tak, mnie, mhm. Tomek, pamiętaj, pomogłem ci. Nie, junior idzie ci wpierdolić, Gorni, ale masz przegwizdany, no. Ale jest wściekły, zobacz na niego. No. Ja widzę, jak widzę tego laszka. Jest rozjuszony, czy nie? Ale jest rozjuszony. Nie jedno głowy roztrzaskał tym laczkiem. Oj tak. No dobra, co teraz będzie? Co teraz się wydarzy? Kiślu, co robisz? Kiślu, a Kiślu nie powinien... Już. Dobra, Kiślu, biegnij tam do nich. Dasz z nimi radę, spokojnie. O, możesz się przenieść teraz, masz 6. Przenieś się na drugą stronę i idź tam im wpierdolić. Może ty wygrasz jeszcze to, Kiślu. Wierzę w ciebie. Gnom. O, akurat przydatny na endgame. Zajebiste teraz, no. Nie? Będzie rzucał. A co ten gnom robi? Jedną kością na wrotach rzucasz zamiast dwoma, więc no, kozak. No, widzisz? Dawaj. Ja cię kręcę, ale farciarz. RNG. Dobra, zobaczymy, co teraz będzie. Jest. Jeden. Wszyscy dostają hita. No, spokojnie. Ale spokojnie, wejdę do niego mając 2 HP, także jeszcze jest szansa. No niestety, Kiślu, też obrywasz. No, tak czasami bywa. I Gorni też obrywa. Nie, ja nie obrywam. No, żartowałem. Ja obrywam. Gorni jest na koronie. Tomek, ale ty żeś oberwał mocno. Wylecz się może. Nie możesz się leczyć.
tym momencie nawet jakby miał coś do leczenia. Dobra, idę tam do was. Jeden. Dobra. Ale ci się nie śpieszy. Powoli, no, ale nie, idzie. Nie, ja tutaj idę. Instruktor, możesz się nauczyć tego. Tak, instruktor mnie czegoś napotkaj. Tak, jeden. O, zobacz na to, jestem silny. Ja jeszcze się rozwinę. Co ty robisz, Dominator? Ale patrzę. Mam alchemię, zaklęcie alchemii. Pozbywam się zaklęć, bo może zostanę zaklęcie, które mnie uratuje od tego, no nie? Na przykład teleportuj się do Korony Władzy, słyszałem o tym zaklęciu. Albo zepchnij Gorniego w przepaść z Korony Władzy, też słyszałem o tym zaklęciu. Nie, no nie wiem, nie, no pomogłem ci kiedyś, pamiętam. Albo zabij Gorniego po prostu. No, ale Tomek chyba tam wchodzi jednak. Ale będzie chyba coś robił. Co robi? Chyba rzuca. Otwiera wrota. I co, otworzył? Jak to się otwiera w ogóle? Jeżeli wyrzucisz mniej niż masz siły albo mocy, co sobie wybierasz, to wtedy przechodzisz, nie? Drugi zostaw, no. No i teraz też Kiślu was zniszczy, zobaczycie. No to idziemy. O bogowie, walka! Nie, tylko nie ten laczek. O, i zaczęła się walka na śmierć i życie. Dobra, Junior, no trzymam kciuki, że zlejesz teraz Gorniego wyjątkowo, bo będzie wtedy wyrównanie. Ja mam 4 rzuty losu, on nie ma, więc... No w sumie racja, masz więcej rzutów losu. I ale zaczęła się broń. Walka, o kurwa, 3. Potężny wojownik. 3. I co teraz, jakiś remis? Nic, nie przerzucaj może ten. No w sumie tak, on nie będzie mógł teraz leczyć, nie? No, nie przerzucaj. Dobra, tymczasem Kiślu do was już idzie, ale jest rozjuszony Kiślu. Kiślu, atakuj ich! Robimy to. Jezu. Mocą mnie zaatakuj. Wiem, że chcesz mnie mocą zaatakować. Kiślu, właśnie tam! Dobrze, Kiślu. No. Jesteś zły, nie dostaniesz tego zaklęcia. Ale możesz zaimponować go i wziąć go na później, zaimponuj. Dobra. Zaimponował go. Jak ci się uda, no to i teraz możesz dodać do swojej siły, nie? W razie czego. Dobra. O nie, atakuje cię siłą. Walka. Dobra. O bogowie, walka! Jeszcze to będą napierdalać cały czas, co turę. Będą. Niestety Gorni ma tą zbroję, więc ma trochę przesrane w sensie mnichu, ale może akurat się uda. Jeden. Nie. Dobra, mnichu, robisz go na cacy. Ale go ci skopał dupsko, ja cię kręcę. Teraz, żebyś wyrzucił 1 do 3. No to jest to moje RNG w tym momencie. Wiesz co, nie. Zabierz mi talizman. Nie, talizman, nie wiem czy... A może co właśnie... Nie wiem czy zbroję mnie zabrać. A co się stanie, jak zabierzemy talizman teraz? Teraz już nic mu to nie da, co nie? Ej, teraz... A czy on w ogóle mógł korzystać teraz ze zbroi na tym? Tak, mógł korzystać. Właśnie ja mam do wyboru. Ej! Dobra, górą jest, jak się idzie siłą? Tak, góra jest siłą. Góra jest siły, tak. I teraz patrz na tą. No chuj, ja fuj. No nie, no. 9 od. Nie. 11 od 7. 5, 9, 11. Ile? 11 odejmij. O, dobrze. 4, 5, 6, 7. Zostajesz w krypcie. Minut 7, dobra, jest dobrze. No Tomek, ale z tym jednym życiem to powiem ci, że tak kurde, igrasz z ogniem trochę. No jalo. Wystarczy teraz mroczny kultysta. Oni się będą dalej walczą. Walczą, epicka walka na szczycie, a już Kiślu do was idzie. Tylko ja jak debil będę sobie chodził po krainie i nie wiem. Zwiedzał, co nie? Rzuciłem. Nie, no to jest moje RNG, ja wyrzucam jeden w trakcie takich walk. 3, remis, okej. Okay. Czyli jestem jednak. Jestem zadowolony. To się nigdy nie skończy. Znowu swoje szczęście. Teraz Kiślu, a potem nawet Gorni będzie atakował. Kiślu, właź do środka, dawaj. Pamiętaj tylko, żeby zabrać ten talizman, Kiślu. Jakby co talizman jest we się. Ale ja mówię, skąd się tego, że wszyscy będziecie się napierdalać w środku, a ja debil będę sobie chodził po Ukrainie. Ten głosem wnętrza jeszcze chodzi. No chodzę, no co mam lepszego do roboty. Dobra, easy. Dobrze jest, 6 wygrałeś. Ej, bo powiedzcie mi, bo w środku jest jedno pole, które wymaga mocy, tak? Nawet jak się idzie siłą. Tak, jeżeli... Nie. Tak. I na czym to polega to zadanie? Nie, na sile nie masz mocy. Masz RNG przy rzucaniu kostkami, nie masz mocy przy sile. A, no dobra. Nie ma mocy przy rzucaniu ten? Jeżeli idziesz górną częścią, tam przez siłę, to jedyne co masz, to potem rzucasz kością, czy ci się uda przeżyć, czy nie. Ej, no to po chuj, ja to myślałem, że moc trzeba mieć. To mi powiedział, że trzeba mieć Junior. Moc. Co ja?
No ty mówiłeś, że trzeba mu odmieć. Nie, mocą. Że jak mocą idziesz, to musisz mieć. Ja się kręca jak debil. Ja myślałem o tej mocy, no to też tam do was pójdę, może coś zrobię. Idź, zabij. Ja nie wyrzucam więcej niż 3. O, dwa. O, teraz przerzuć. Nie mogę przerolować? Możesz, czemu nie? Dobrze. Ale ci skopał dupsko, no. No nie, zadaj mu obrażenia, bo nic nie masz więcej do wyboru. No, a, zadaj mu obrażenia już teraz. To jest moje szczęście, ja wyrzucam teraz 1-3 maksymalnie. Ale masz dużo życia, więc masz trochę przewagi. No. Ale Dziuro może wygrać, bo ma też tą zbroję, więc będziesz miał ciężko. A ja nie mogę używać zbroi. Ja tam wbijam z 1 HP, to z chuja tam zrobię. Co by tu zrobić? Na śmierci się nie przywrócił. No. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Tak nie mogę regenerować życia. Zobaczmy, co my tu mamy. Szansa. O, najemnik, przyjaciel. Najemnik zostanie twoim przyjacielem, zapłacić mój... Kurwa! Nie! Nie! Jako przyjaciel najemnik dodaje 3 punkty do twojej siły. Nie to, żeby najemnik coś ci dał w tym momencie gry, rozgrywki, ale okej. No dałby, bo daje mi 1 siły, no. Nie trzymaj się, a nie jeden. Ale jeden daje mi. Ale jeden daje mi po prostu jako wiesz, przyjaciel. No, tak, jak przyjaciel. Dominator. Bless RNG. To jest typowo RNG, tak? Czekaj, żyć dwa kości za siebie zaświecić w jednej minerunę. Jak ja mogę talizman zdobyć teraz? 7. Chyba już wszystkie są wyczerpane? Ewentualnie od paru zaświecić. I 7 jest remis, czyli co? Czyli co, jak jest remis? Jeśli twój wynik będzie... Czekaj. Grasz ponownie. Czyli co, umiera? Bo traci nie, życie? Remis ma. A nie. Remis jest pokonany, dobra, remis. Nie tracę życia, ale nie pokonaję śmierci. No Tomek, grasz z ogniem i grasz, co trochę, powiem ci. Z tym jednym życiem. Dobra, walcz. Walcz, no walczcie, walczcie. Walcz. Junior się boi. Junior, walcz. O nie, na sraczkę poszedł teraz, w takim momencie. No nie. Junior się zesrał. Junior, walcz! No już. Zgnisz go. Nieźle życzysz. 5, dobrze? Nie, no to ja wyrzucę 1 znowu. Dobrze. Ja te trójki wyrzucam. No jak Junior mnie atakuje, za każdym razem wyrzuciłem 3. Chyba przegrasz to, Gor, niestety. No bo za każdym razem 3 wyrzucam, jak mnie atakuje, no, a jak go atakuje, to wyrzucam 1-2. Ale też nie masz przerzutów, on ci już zbroję zabrał. No, ciężko... A ja jeszcze mam 3 przerzuty. No, ciężko to widzę. W sensie... Jeszcze mam eliksir plus 2, no także właśnie. Spokojnie. Dobrze, mnichu, napierdoliłeś mu jak trzeba. No, niestety, Gor, nie, ale chyba mnich cię załatwi. Zlaczka w pysk. No, jaska. Tak jak... my mamy równe szanse, ale za każdym razem ja przegrywam tylko dlatego, że wyrzucam mniej. Ale ma też jeszcze przerzut, pamiętaj. Bo ty poszedłeś na moc. No ty poszedłeś na moc? Zjebałem. Zjebałeś w chuj. I ja się kręcę, Kiślu, coś... A nie, wygrał. Wygrał. On wygrał przejście na moc. Ale po co ty poszedłeś na moc, Kiślu? Dobrze poszedł. No teraz, ale nie no, ale nie następny nie przejdzie przecież. Nie, może następny. Następny to jest rzucanie kostkami, ile HP traci, a później walka na siłę. O, lol, to przejdzie, lol. Wyjątkowo. Było wyliczone i tyle. Rzucaj. Wow, 5 w końcu kurwa. No, trochę groźnie się zrobiło. Możesz Lilora zrobić co prawda, ale kurwa. Nie. No, tym razem ten, ale możesz się obronić jeszcze, jeśli ten, ale nie, on ci ukradnie. Szansę, chyba, że ci ukradnie itemy. Chyba, że ci ukradnie. Nie, lepiej go zabić. No, tylko, że się... Ja myślałem, że lepiej będzie, jak sobie zbroję weźmiesz, ale jak chcesz. No to masz jeszcze szansę chyba na... Aha, bo ten... Nie, jak ja... Jak zabieram komuś HP, to mam tą moją zdolność. No, o, nie, no to jest... postać, no... O, zaklęcie, dawaj coś OP, proszę cię. Słaby w chuj. Kurde, no, ej, ale Junior nie mógł użyć o zbroi? No, nie, bo ja nie mogę, bo jestem mnichem. No przecież! Nie może używać, o kurde! Zabrałem mu, żeby on nie używał. No w sumie tak, trochę racja, bo tak Gorni mógłby używać. O, ten Junior ma przesrane. Dobra, Junior, niestety masz... No, nie chcę cię martwić, ale tak. Słuchaj, zabrałem mu 2 życia za jedno moje, więc jeszcze nie jest źle. Szczególnie, że chłopaki już idą, także jeszcze może nie wygrać. Tak, chłopaki. Jak powiem to, że Tomek może się wywalić. Trochę za dobrze powiedziane, co nie, ale... Idziemy. Od nich to jestem akurat silniejszy, no, bo mam moc. Jeszcze tylko muszę zagrać karty, ale nic, przejebać trochę pieniędzy.
Jak Junior sypnie itemy, to mamy koronę plus 2 do mocy. Rzucam jeszcze raz. Teraz tak, najpierw są za siebie. Za siebie. No i masz 10. Dobra, 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 ładnie, ładnie. I teraz za śmierć. Musi mieć mniej. No i easy, okej. Okay. No i ładnie. Dobrze. I dalej może go coś jeszcze zabić? Może go coś jeszcze zabić, tak, nie? Jeszcze jest jeden, jedna ten. Hej, bloody. Dawaj itemy. Teus przesyła 5 złotych. Taki cwany jesteś? Czy wróci grę z tą TTT? Jak to się mówi? Nie wiem! A dziękuję ci za donicika piąteczka dla ciebie! Trzy kurwa. Znowu wyrzucę trzy, bo tyle wyrzucam, kiedy mnie atakujesz. No to cię zabiję teraz. No, widzisz. Nie, jest remis. Ale on przerzuci i jest śmierć. Nie, nie przerzucam. A, nie przerzucasz? Zawsze jest trzy. Kiedy Junior mnie atakuje, mam takie zasady, że zawsze trzy wyrzucę. Nie przerzucam, bo mi się to nie opłaca teraz. A, w sumie tak, bo on cię może zabić, no masz rację. Bo jak źle rzucę, to jest lipa, nie? No. A jak on rzuci pierwszy i wiem, ile on rzucił, to wtedy jest warto mi przerzucać w razie czego. Kurwa, jakieś 3 punkty życia. Ni chuja, muszę rerolować. Nie, przyjaciół możesz... Mogłeś przyjaciół stracić, ale tracisz 2 punkty, możesz dwóch przyjaciół odrzucić, Wyrzuć przewodnika i gnoma. Albo... Tak, bo cię niepotrzebni. No. Mag sobie też cię niepotrzebny chyba. Ale on jeszcze ich będzie mógł używać do walki. Czy on wyrzucił jednego tylko? Nie wiem. Tak. Ta, jednego rzuciłeś tylko. To stracisz jedno życie. Stracisz jedno życie. Trochę nie ogarnęłem. Nie trochę wiem. Niebezpiecznie grasz Kiślu, ale no cóż. Ale jeżeli dojdzie, to będzie mógł 2 razy użyć w walce. Ja chcę ci mówić, ale Kisiel ma chociaż 2 HP, ja mam 1 HP. No tak, ale trochę ryzykuję, bo tam będzie niezła bitka, co nie? Więc HP by mu się przydało tak naprawdę. Dobra, nie Junior, teraz... wiesz, jak odrzucić 2. Musisz 2 zaznaczyć. No, teraz chyba cię nie, zabiję. No, o kurwa, no to koniec. No to koniec. Mówię, że mnie RNG... Koniec, przegrałeś, Gorni. Znaczy, Gorni ma jeszcze 4 HP, teraz ma 3, ale... A, faktycznie, no. Przecież on ma jeszcze... Ale to już jest... A, okay. Dobra, bo ja nie ogarnąłem, masz rację, to w tą stronę, to jeszcze ma 3 HP, prawda. Jak jeszcze 2 razy mi RNG się on dobra, Bloody, dawaj, wbijaj cię do środek. No już idę właśnie, nie widzisz? Biegnę tam jak popierdziel jakiś. Ale, no, biegnę tam. Nie idę żeby już. Ale masz więcej siły. Idę! Ty masz większe szanse niż Tomek tam w środku. No, co to? A, napada cię. Dobra, rzut! O kurwa, patrzcie na to, moc jeszcze dostanę. No jak władca jakiś. Idę już tam, biegnę! Dobra. Ja się tylko wykonam misję, w świątyni wykonam. Zdobędę talizman i już jestem ustawiony. Łatwo. Nie, a czemu się sam anuluj? Nie żyłem swojego miecza do walki, ale okej. Okay. Wy jesteście coś upośledzeni, zauważyłem w tej grze. Jeszcze przegrasz przez ten miecz. Nice. Tak raczej. No nie. Dobra. Miał farta, ale powiem wam... Wilczek poszedł do domu. Co nie? Dobra, czyli za 2 tury ty do nas wchodzisz. Lejcie Juniora, bo mam mniej HP i łatwiej będzie go pokonać. Jeszcze się z piratem będą bić przed wejściem jeśli do wieży. Jeśli Gorniej zabije Juniora, Tomek, to jest duża szansa, że nie dasz rady, ale będziecie się napierdalać jeszcze, co nie? A jak się spotkacie przed wejściem, to co wtedy? O kurwa. No czy zależy, czy chcesz spotkać wroga, czy nie? Jak? Dobra, rób przerzut, musisz zrobić przerzut. No i chuj, przegrałeś. GG dla Micha. Zajebał cię. Yeah. Ale z tym. Ale powiem ci, że dobrze szło ci, dobrze ci szło. A jeszcze może mi zabrać item jakby, nie? No może. To wezmę. Możesz tylko jedną rzecz wziąć. A, czekaj, HP mu zabiorę, no to dropnie wszystko. Ale to chyba nie możesz zbierać, czy możesz to zbierać można. Na polu? Zabić i teraz umierasz. O kurwa. Nie, dla Juniora. Teraz to wezmę, no. Junior, ale musisz stworzyć nową postać i wtedy będziesz mógł, wiesz. No ja już nie. Ale 3 życia mu zabrałem, resztę musicie sami zrobić. Dobra, tam zaraz Kiślu z Dominatorem wbijają, więc oni no, mu zrobią... No, jak takie itemy ma dopierdolone, to na pewno tam dużo podziałamy. Moc będzie rozwalał mocą w tym momencie. Na one hita nas będzie brał. Staram się wejść, ale wiesz. No nie podoba mi się to troszeczkę, ale... Ja cię kręcę, ale Gorni teraz stanie się potężny. Kto go zapłacił? Przepraszam. Teraz Kiślo, dawaj Kiślo. Dobra, Kiślo, atakuj, nie cofaj się przez przypadek, bo ty lubisz takie rzeczy odwalać. Co tutaj mnie czeka? Liczba diabłów, siła 4. O kurwa. 3. Ale z nimi walczysz oddzielnie, to jest łatwe. No. Dobra, to raczej dasz radę. A masz jeszcze takie rzeczy jak hełm. Jakbym mógł używać kurwa rzeczy, to byłoby lepiej, nie? Ale ten mnich słaba postać.
No. Zmowa postać, tak samo na początku mówiłeś, później to nie no, mnich jest słabą postacią, no to, że udało mi się parę razy kogoś z laczka strzelić, no to bez przesady. Nie, no dobrze ci szło generalnie, Junior, ty przecież prawie wygrałeś to. Gdyby nie fakt RNG dobrze weszło, to byś to wygrał. Znaczy, w pewnym momencie ten poltergeist za bardzo cię spowolnił i cię wyprzedziłem. No. Ja cię kręcę, Kiśl, jak ty to robisz? Ty to jesteś dobry w te gry jednak, a mówiłeś ten... Ja generalnie w tej grze dużo błędów taktycznych popełniłem, co nie? Tak, tak, bo to też od ciebie dużo zależy. No, bo ja jakby raz, że nie ogarnąłem, że ta środkowa droga można iść jednak przez całą siłę, to jednak mogłem iść, tak na upartego, zwłaszcza jak miałem talizman, to mogłem olać iść tam jednak, a jakby nie ogarnąłem trochę. No i straciłem dwóch przyjaciół, co dosyć było strategicznie źle rozegranym sytuacją, no wiadomo. Unieruchomienie, to widzę. To jest litra, no. Oczywiście, że tak. O kurwa. Szybkie unieruchomienie. A i teraz będziesz mógł dwa razy się ruszyć, nie? Przed jego ruchem. Dobra, co tam Tomek robi? Co się wydarzy? Kto wygra? No, Gorni, masz największe szanse, ale dwóch gałganów idzie i ja już też mknę. Patrzcie na to. To co? Kogo unieruchomił? Ja unieruchomiłem Gorniego, bo teraz był Gorniego. Wyrzucał kość na koronie władzy, no nie? No tak. Idę ci w pierdolę, bo zostanie ten muszę do końca gry. Każdy poszukiwań, który. Ja pierdolę, nie! 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 No, przecież, dopierdol mi jeszcze. Jeszcze to wygrasz. No, ja wiem, ja wiem, że jeszcze to wygram. Za dobrze ci idzie. Za dobrze mi idzie, co nie? Jeszcze talizman muszę zdobyć, zadanie muszę jeszcze wykonać. Problem, bo Kiślu będzie musiał walczyć, kurwa, z Dominatorem. Nie musi, bo tak tylko na kolejnej bazy trzeba walczyć. Właśnie, nie musi tam walczyć. Ten, Kiślu, nie walcz z Tomkiem, złączcie siły, żeby pokonać Górniego. Chodź tu, ale nie walcz ze mną. No. Jaki fokus na mnie. Dawaj jako zbadaj obszar, będziemy walczyć z Gornim. No, będzie finalne starcie. Z Gornim. Idziemy po ciebie. Kiślu na pewno będzie walczył, a czy ty to już zobaczymy. A zobaczmy, co ten... Ten, weź mi talizman, podrzućcie pod drzwi, to też tam może wejdę z wami. Ten, co wyrzuca przedmioty. No chyba brała, nie wyrzuca. Nie, zostawiałem, bo mam... Ej, to on może to zrobić, mimo że był zneutralizowany? To on cię zabije, Tomek. O! Nie, nie zabije cię. Dobra, czyli dwie walki nas czekają. Dobra, Tomek. Wjeżdżamy tam z butia do niego, nie? Dobra, ja już też idę, zaczekajcie na mnie! Walimy go z kapcia. O, jeszcze zniszczenie magii rzucił. No, potężny jest. Co to zawało zniszczenie magii? Co to zawało? No on nie rzucił wiem. Zniszczenie magii, czyli nie możesz na niego czarów rzucić teraz. Lecisz do niego, Tomek. A, Tomek, lecisz tam! A mam teraz przeczytać o swojej następnej turze, że ten gracz nie będzie mógł... A, dobra, dobra, może być. Napierdalaj! Dawaj, Tomek, napierdalaj! Ja już do was biegnę, tylko nie mam bless tego! Bless RNG! Nogulosu się, pomóż nam rozjebać oprawcę. Spokojnie, Tomek, wystarczy, że uderzysz, dobre uderzenie zrobisz. On ma tylko w chuj siły. Ale spokojnie, masz w razie co zbroję. I masz w razie, ja to mam, chyba ja Gornie zbroję. To ten ma zbroję. O kurwa. Stoi na suche mordzie. Czekaj, mam szansę, jeśli przerzucę? Czekaj, 6, 7, 8. Nie możesz rzucać. Ja nie możesz rzucać. Jeszcze dostanie pas, kurwa. I różdżkę, i wszystko. Niestety. O kurwa. Dostał różdżkę. Trzeba cię zabić. No, niestety, Tomek, ale Gorni cię wykończył. Następnym razem gramy bez tej postaci, bo ona jest zbyt OP z tym dodawaniem sobie punktów. No i niestety zabił to cię. To różka w sumie nie chce. A, dobra, może i nie. A, mu, to z nie mogę użyć karty, żeby zapobiec użycia otrzymania jednego obrażenia? Nie wiem. Bo najwyraźniej nie mogłem. A mogłem, to mógł, żeby... Rozproszyłem magię, przez to nikt nie mógł użyć zaklęcia. A, rozproszył magię. Ale nikt nie mógł użyć zaklęcia przeciwko tobie. Tak. Nie, w ogóle nie mógł użyć zaklęcia. A, dobra, no to okej. No nic, Tomek, przynajmniej doszedłeś do korony władzy. Ja już tam idę, tylko Gorni musi poczekać teraz na mnie. Kiślu! Kiślu, lecisz na niego! Iść, kurwa. Dawaj, walcz! Pamiętaj, Kiślu, żeby wykorzystywać swoich przydupasów. Tak, wykorzystaj właśnie, plus bo ty możesz... Walki zawsze warfy. Bo twój przydupas może dać 3 plus do walki, co nie? Ja mam jakiegoś? Tak, masz. Nie, będziesz miał, zobacz, teraz jak walczysz, masz ten, tam przydupasa użyć, chyba. O nie. Dawaj maga, dobrze. Dobra, teraz jest wyrównanie. Ma nawet jeden przewagi. No.
O, ja pierdolę. Nie! O kurwa. No to nieźle. Remis. Tak! Nie, Remis, dobra, Remis został. Nie ma co przerzucać. Nie ale nikt nie, tak nikt nie może przerzucić. Bo okay. Piratowi to by się opłaciło przerzucić. Dobra, Blady, teraz ty musisz tam iść. No ja tam idę, już biegnę. Tylko, że ja nie mam normalnego talizmana. A jak podnieść te rzeczy z ziemi, da się jakoś? To musisz walkę skończyć z nim najpierw. Kurde, jak ja nie mam żadnych talizmanów. Ja tam nie wejdę, bo nie mam tego talizmana. Muszę misję dla strażnika wykonać najpierw. I na moc, kurwa. Ale... na moc się bierze. Dupa, nie wygrasz z nim na moc. A jakbyś chciał. A chociaż... Nie ma... Idealna szóstka ci wypadła, nie miałeś szans. Ale ci wpierdzie spuścił. F na czacie. Nie, dupa. Jeszcze nie wygrasz tego. Otrzymuję, no co to jest? Otrzymuję jeszcze punkt losu otrzymał. No. To jest oper postać strasznie. Przez to, że jeden belty, to bloody może. Dobra, idę tam! A mówiłem, grajmy tylko na podstawowe. Co to jest? Cicho tam. Nic się stało. Tracisz punkt życia, jak tam staniesz. A tu? Idź na rycerza. Na rycerza idź tam, dawaj. Idź na rycerza. No ale muszę gdzieś pójść potem. Talizmana nie masz, żeby wejść. Wszystkie no. 3 talizmany, znaczy 4 talizmany leżą na koronie. Do czarownika to jest na lewo. Tu pójdę, tu pójdę. Do czarownika? Gdzie jest czarownik? Czemu tam poszedłeś? Nie wiem, bo nie wiedziałem gdzie iść. 4 punkty mocy, o, zajebiście. Nie to, żebym miał tylko szansę, no nie? No, o, patrzcie, punkt mocy mam. Zaraz ja idę z Gornim zmierzyć na moc. Dawaj go, Kiślu, na pyrę. Muszę jeszcze tego talizma znaleźć gdzieś z tych kart. Dobra, to jest już koniec. Jeszcze będę musiał wyrzucić 4, 5, 6. No nic, możesz tak dasz radę, może mu jedno obrażenie zadać, wiesz? Kiślu, weź sobie... On już nie ma przytupasów. Miał tylko, bo wrzucił przy walce. No jak, to ma przyjaciela jeszcze, gnoma. Miał? I tak by nie dał rady. I tak nie dałby rady. No i chuj. Dobra, koniec. GG. Nie no, jeszcze ja zostałem, co wy tak od razu, że GG? No hełma, ja uciekam, ale dziękuję za grę, rozwaliłeś. Dobra, hełma, dawaj, jeszcze hełma. Brąź się hełmem. A w sumie ta. No, o, potężna obrona. To się obroniłeś. No fajno, hełm zepsuty. Trochę popękany, no ale dobra. Dobra, nie martwcie się, ja to wygram. No to myślał, że to akwarium. Ja tylko jeszcze ten talizman muszę znaleźć, już idę po ten talizman. Jeszcze tylko talizman znajdę i zaraz już do was biegnę. Weź kurwa Gorni, idź mu talizman. Są jakieś 3 talizmany w koronie, ale nie możesz wejść na koronę. 4. Dobra, no zaraz dostanę jakiś talizman, co nie? No, coś wymyślę, żeby dostać talizman. Nie już do ciebie idę, Gorni. Trzymaj się tam, zaraz ci wpierdol spuszczę. No. Ja cię wezmę. No, ale powiem wam, że tyle złych decyzji popełniłem, w ogóle grając. Z dobrej strony Bloody przeżył najdłużej. No, w sumie. Tak, bo jako jedyny nie wyszedłem z pierwszej strefy, co nie? Spoko, RNG Gorniego będzie tak długo trwać, że ja zdążę wszystkie zadania tu wykonać. Dobra, no idziemy sobie, przecież to nigdzie się nie spieszy. Dzień dobry, co tu się dzieje? O, smok! O bogowie, walka! Dobra, jeszcze sobie poekspię trochę, co nie? Widoka i nosa nie zapomnij. No, o proszę. Jeszcze sobie poekspię, ja smoka nie pokonam, no to sru! Kurde, znaję, że się go nie pokonam. 12 skuteczności, dobra? Jest! No i łatwo, i plus no, jeden siły. No i patrz, plus jeden siły, idę do ciebie, Gorni, już. Ale z prawej, że zamień na trofea. Tak, wiem. Patrz na to. Zamień na trofea i stru. Patrz na to, już do ciebie idę, Gorni. Ale jestem rozjuszony. No. Jak cię piorun z nieba pierdolnie. No, Gorni. A skąd miałeś tyle, Gorni, tyle siły wtedy, jak walczyłeś z tym? Z Kiślem? No bo on mnie pokonał, dodał sobie siły i jeszcze pokonał to Minatora, co dodał siły. To ile on ma siły teraz? I temy mieliście. Teraz za każdym razem będziesz zaglądał w te itemy? Dobra. Tak, Gorni przecież nie trafi czurki i szóstki, no to mogę spać spokojnie. A jednak trafił, cholipka. Tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem. Jak to się stało? No. Cholipka.
Och, lipka, ale mnie to zabolało. Dobra, patrzcie na to. Jedno zaklęcie, z tym mogę go spowolnić, ale tego nie robię. Dobra, gdzie wchodzisz? Wchodzisz na lewo. Już cicho. Nie tu, nie tu, nie? Na lewo. Tu? Na górę. Na lewo, bo musisz do czarownika. A gdzie jest czarownik? Tu na górze? Tak, w lewym rogu, ty tam jest czarownik. No dobra, idę tam. Dobra, wszechpotężny wojowniku. O bogowie walka! Dobra, ja go nie pokonam. Wszechpotężny torus na bramie. Ja go nie pokonam, patrzcie na to. No i strój! Potężne uderzenie! Jeden. Ooo! Łatwo z nim! Dobra, pokaż co tu się dzieje. O, pancerz! No dobra, mogę wziąć, ale nie wiem czy mam... Mogę nie wiem. Wymień za hełm, lepszy. Lepszy niż hełm. Faktycznie. Stop! O, tarczę, ja tarczę. No. Dobra, już. Ja właśnie tak ostatnio wyrzuciłem dwa talizmany. No, Gorni, możesz próbować. Co ty zawsze ja na ekwipunek otwierasz? Żeby cię to palić jeszcze bardziej. Bo... Nie możesz dać na mnie zaklęć, mam blokadę zaklęć. Za każdym razem ma szansę podnoszenia itemów, które leżą na ziemi, no nie? Cztery talizmany tam leżą. Ale nie możesz na mnie rzucić zaklęcia, Gorni, mam amulet. Ale mam zaklęcie, które działa na obszar, a nie na ciebie bezpośrednio. A co powoduje ten obszar, że ten, nie możesz się ruszyć, tak? Że nie mogę się ruszyć pewnie. Ha! Nie tym razem, Gorni, dobra! Podobnie rzuć kością. Mogłeś podobnie rzucić kością, ale... Nie będę rzucał. O, dostałem achievementa. Patrzcie na to, idę tam. Odkryło mi. O, idzie, patrz. Dobra, idziemy do jaskini czarownika, zobaczymy jakie zadanie mi da. Jeżeli dostanie zadanie, odbierz poszukiwaczowi jeden punkt życia, to... Właśnie. Nie! Szczerze, możesz to przerzucić, nie możesz tego przerzucić. No jak ja to mam zrobić? Nie da się. No ale on co? Nie może stanąć jeszcze raz na jaskini czarownika, żeby zmienić zadanie? Nie, zmiana zadań chyba była wyłączona. Chyba jest wyłączona zmiana. No, to super. GG. Dobra, nie no, to znajdę losowo w tym. Musi być w karcie wylosowywawczej, co nie? Gdzieś. Chyba w kartach przygód może jest. Chyba są dwa, albo te, nie wiem czy są jeszcze. W wersji pudełkowej są cztery i chyba dwa. Cztery są jako przedmioty i dwa są jako... Dobra, już zabij mnie Gorni, skończmy to. Ale jeszcze może tego, pustelnika znaleźć, także... W sumie? Skończmy to. Pustelnika? Jak się pustelnika znajduje? Ja nie wiem, bo prawem danym rogu pokazuje, że została... Czekaj, ile zostało kart? Została tylko... Zostały dwa talizmany jeszcze. Nie, właśnie została jedna karta. Ale to jako magiczne przedmioty. Tak, dwa talizmany zostały w talii. Tam? Pokazane są? Nie, dwa talizmany zostały... To są dwa talizmany, które możesz otrzymać za zadanie czarownika. W talii została tylko jedna karta. Niekoniecznie za zadanie czarownika, za pustelnika też. Bo pustelnik też ci daje przedmiot. Wiesz miejsce, które chcesz się udać, tu albo tu. Wylosuj kartę, wylosuj kartę. Pustelnik też daje przedmiot, a nie kartę losu. Znaczy kartę przygody. Ale w karta przygody zostało tylko jeden smok. Teraz patrz, on ciągnie karty, to będzie smok. Nie! Jeszcze kurwa czarownicę dostał. Nie miałem, i tak nie miałem żadnego przyjaciela, więc... No to już masz. No już mam czarownicę. Przyjaciółkę. No. Dobra, zakończ to Gorni. To dlatego Gorni chciał grać na wszystkie postacie, teraz się wszystko wyklarowało, jego akurat z tą postacią plan. Nigdy nie grałem. Ale graliśmy na losowe postacie, więc to takie ja lekkie, to nie, to wiesz, nie. Ja akurat mam taką zasadę, że nigdy nie biorę dwa razy tej samej postaci, jak z kimś gram. Dobra, wykończmy. No i koniec. Bo jest tyle tych postaci, że zawsze wybieram jakąś GG. No ładnie. Właśnie, Vlady, wiedźma do siebie wróciła, znaczy, że kocha. No wiem. To niestety wygrał. No wygrał, no co dużo gadać, no. To był jeden z moich trochę taktycznych błędów też popełniłem. Za późno wybrałem się tam, bo myślałem, że wiesz, tej siły mi nie wystarcza. Okazuje się, że mogłem iść w sumie sam siłą, mogę więc... Jakiś kombinator, pierwszy poziom. Właśnie ja zrąbałem, bo myślałem, że wiecie, że siłą no. Będę mógł, nie będę, że nie będę mógł przez siłą. Junior. Słucham? No tak, no właśnie jakiś ten. Dobra, następnym razem już ten. Już nie będzie tak łatwo. O, no. Level widzieliście. A i dostałem, znaczy dostałem progres 3 do zemsty. Brąz, kamień runiczny. Zmieniasz się w ropuchę na Gratury? Wygrałem najwięcej walk z poszukiwaczami podczas tej gry. O co chodzi tutaj z gratulacją? Znaczy, to są kamienie runiczne. Jak je się włączy w trakcie rozgrywki, to można wybrać sobie swoje kamienie runiczne z tych posiadanych maksymalnie 3 w ciągu gry. To jest overpower. I dają ci boosty. Może na przykład, nie wiem, na przykład na ropuchę zamieniasz się w 2, a nie w 3 tury, że każda twoja postać ma jeden więcej życia bazowo.
albo że nie wiem, że na przykład za 6, tak jak teraz sobie wybrałem, za 6, ani za 7 punktów zmieniasz karty. A to my na to graliśmy? Na te boosty? Nie, graliśmy. No to dobrze, bo to trochę takie OP jest. Jak na to możemy grać, jak już każdy będzie miał ładną pulę. Tak? No właśnie, bo to trochę takie, wiesz, trochę OP to jest. No i wygrałeś, Gorni, gratulacje. Ale fajnie się grało. Bardzo fajnie. To kiedy następnym razem gramy? Nie wiem. Ale fajnie się go. No kiedy będzie okazja, co nie? No jasne. Jutro chyba nie będę mógł akurat. Ale w ogólnie... W poniedziałek się zagrobię, we wtorek.